Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nim jest Joszelka i Ren. Hello! Hejka! I dzisiaj Green Hell! Chyba grill. Green Hell! Dobra, chyba grill. Grill, grill, grill. Drodzy, dzisiaj kontynuujemy, zaczniemy szukać żony prawdopodobnie. Kogo? Tak. No tak, nie pamiętamy. Tak, naszym krokiem jest przygotować, wypić ayahuaskę, aby uzyskać pamięć. Więc to jest nasz pierwszy krok. Więc... Ja w ogóle nie wiedziałem, że tą pamięć straciliśmy. Tak. Joszelka, to rozpalaj. A co ty tak daleko tu siedzisz? A ty siadła? Ty siadła, muszę rozpalić. A ta przerwa tutaj? Na głowie ty siadła. Ta przerwa tutaj, taka tutaj, a tu? Dobra. Muszę ognisko rozpalić. No daj dobra. Mi to. Dobra. Patrz, jak ona umie. No i ayahuaska. Wkładasz? Skrawki bani steropsis. No mówiłam, że to też jest potrzebne. Dobrze powiedziała. Ale wkładam ayahuaskę. O, coś się dzieje. A ja nie musiałam nic klikać. Też nic. Animacja. Dobra. Uuu. Dobra, zupka gotowa. Moja ulubiona, ona się nawet, ona się do nas uśmiechała ta zupka. To jest to. Lepiej nie wiedzieć. Ja nawet jej nie widzę, ja mogę gdzie iść. Ona jest. Dobra, ja co to, co to jest, calineczka? Można chodzić. Ta, trzeba podejść. Co to, calineczka? Wygląda jak... Iść za tą... Co to jest, dziewczynka, chłopczyk? Nie wiem, wygląda jak bożątko z Wiedźmina. Idę za tym czymś. Ale mam fazę. O, ale tu jasno. Jak... O, kolorowo. Kolorowo jest. On nie ma ubrania w ogóle. Kocham ten stan, kiedy mam. Normalnie, ale motyle. Okej. Na wesoło. Okej, super, widzę, że w każdej grze jest jakaś faza, a może zjem grzybki. W grzybkach nic nie było, więc... Dobra, tutaj mamy... Co my tu mamy? Jakieś... Patrzcie, ile motyli. No. Co to jest? Tajne przejście. On właśnie wszedł w pień. Tak? Pień? Ja też kamień. O, moje oczy! Był kamień, transportacja. Dobra, kamyczek rozświetlił nam drogę. Miał być teraz... Green Hell, a nie CS i flesze. O, co to za... Podziemny las. Za mną jest ciem... Co jest? Okej, czyli do tyłu lepiej nie iść. Nie no, ja przechodzę przez ten las teraz. Ja też idę, prosto. Nie siebie, mogę biec, nie mogę iść siebie. Tylko. Dlaczego tu jest tak jasno? No bo podkreśliliśmy sobie jasność. To jest woda? Nie? Nie słyszę, żeby nie, to była że woda. Tu jest. Dobra, wchodzę do środka. Ja też. Ej, czekajcie, bo ja, okay. Bo ja nie chodzę. Przytrzymaj ty, aby odpowiedzieć. Dzieciaku, halo? Dzieciaku. Skąd wiedziałeś? Kid? O, halo też było. No, druga opcja też będzie, okej, od razu. Ren ma spoiler. No mam w moim Nissanie Skyline, ale zaparkowałem go po drugiej stronie dżungli. Okej, jest bardzo ciemno, idę przed siebie po prostu. Ja... Aha, bo to trzeba chodzić, dobra. Wow. Tak, trzeba chodzić. Co to ma być? Idę do światła. Co za ludzie? Goście, co ty masz za fryzurę tutaj? No, też tak myślę. Tak? Byłoby lepiej? No nie wydaje mi się. O, to mija. Mapa? Dobra, mija dotknij. A, ja mogę mapę dotknąć, czekaj. Mija, a trzeba ją dotknąć. A ja tak. Mapę na łódce dotykałam. To? To ty to robiłaś ty tam, z tą mapą. Nie macaj, żonę masz mapę. Mapę dotknęłam. Mapę. No, no trzeba iść to przed siebie. On ma na głowie. To on ma jakieś pióra. Understood. Co te dzieci mają w ręku? A, nie. To tylko falówka. Mój hammer. Tego słyszeliśmy dziwne uga buga. Dobra, znowu dotykam Mię. Ona jeszcze u mnie gada. No i po co ją dotykać, jak ona się rozpada?
Nie mam żadnego pojęcia. Nie, no znowu muszę iść do przodu. Ja też idę. Jakiś rytuał. Musimy odzyskać pamięć, nie? I coś niewyraźnie widzę, chyba potrzebuję okularów. Okay. Nie rozumiem. A? Znowu dotykam mnie. Trzy razy już o, nie prezent. Chcę być ten tego. O, prezent. Dobra, biorę prezent. Ja go nie wzięłam, dlatego ja go wezmę. I rozpuścił się. Jake. Wow. Come in, please. I mean it. Okej. Wait, I'm here. Gdzie tu? Dobra. Nie mam żadnego pojęcia, ale przypomnieliśmy sobie o żonie najprawdopodobniej po tych 8 dniach. Nie mogę bez ciebie żyć, a dziękuję. W ogóle mamy full wszystkiego teraz, widzicie? Idealnie. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night and I ran out to look for you and all I remember is running and falling. Wait, you fell? That doesn't sound good. Okay, take it easy. Breathe. No nie, to było 8 dni temu. Oczywiście. Przytrzymaj. Tak, mam wioska, GPS. Znalazłem mapę, tak mam GPS w zegarku. Wioska plemienna. Nie chcę wiedzieć, co zrobiliśmy. Na pogodę nasze odcinki. Carinho, we never found all the campsites. Hey, there has to be another way. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? I don't know what I'm finding here. Mia, come again? You're breaking up. Mia. Dlaczego nam powiedział, no przerywa, po prostu. Wyrwane słowa z kontekstu. Tak, no. Okej, dobra, zobaczmy tutaj. Bardzo pasujące. 2% baterii jest. Dlatego okay. Przerwało. Teraz mamy na mapie ten... to coś nad naszym obozem. A tak, jest to jakieś przejście, tak, czyli to co właśnie iść. Widzieliśmy... Musimy tam iść chyba, tak? Tak, chyba tak. Chyba tak, bo ogólnie, żeby dostać się do Alfa 2... Musimy mieć Lambda hak 2, do spinaczki. Hak do spinaczki jest potrzebny. No słuchajcie, no to w takim razie zobaczmy, co mamy. Mamy tutaj wszystko? Mamy wszystko. Odblokowany nowy dialog. O, naładowało się, halo, Mia, jesteś tam? Dobra, dzwonimy. Mia? Odbiór. Battery died. I had to charge it. We can't talk long. Just tell me where you are. I'll find you somehow. Me? I told you. I'm safe. Let's focus on you, okay? Yeah. Report everything. I'll always be here for you if you need to talk. Okay. Dobra, odpowiedzmy. Okay, will do. Bez odbioru, kobieta. Będę tam, gdzie nie potrzebujesz? Kolejny dialog możemy. Nie, dobra, zostawmy te dialogi, słuchajcie. Dużo tych dialogów jest. Tak, mega dużo dialogów, także chodźmy może tam... Ale tym... ona już skończyła rozmawiać. No tak, ale taka, teraz... Nowe dialogi, jak zobaczysz sobie pod te. Aha, okej. Okay. Więc na razie zostawmy ten temat. Na razie z nim nie gadamy, bo ona coś... Ona coś kręci. Niech ona się podładuje. Ona kręci. Teraz coś. Idziemy w takim razie w kierunku tam, gdzie wskazała ayahuasca, tam tutaj, ten, który mamy iść.
Dokładnie tak. Po drodze zbierajmy sobie, co możemy wziąć. Fajnie, że mamy wszystko już na 100% na starcie. No, trzeba ciąć i takie rytuały chyba robić. Tak, dokładnie. Ja zerknę na mapę i ogólnie rzecz biorąc, kurczaki. Nie co? Widzę teraz tutaj, dobra. Co nie widzisz? Nie wiem, gdzie jesteśmy. Widziałem skałę pokrytą plemieny malunkami. Może weźmy dialog tutaj ten, nowy. Dobra. As if it never existed. What do you mean, God? It disappeared. Jerry, you? You're not making any sense. When did you last sleep? Never mind that. I found a way through. Over and out. Okay. Myślałem, że... Myślałem, że nam powie po prostu, co za tą skałą mamy szukać. Nie, ona po ale, prostu jest... Ale ona po prostu ten... Dobra, idziemy lewą stroną, tak? Bo widziałem, że po prawej jeszcze można było iść, ale chodźmy lewą w takim razie na razie. Idziemy lewą. Zobaczymy, jak nam czemu to ja idę pierwszy? No bo tak cię poszło. Jestem aż takim fighterem w tej grze. Ale okay. Jestem specjalistą od umierania. Jesteś. Okej, okay, dobra, faktycznie chodźcie po pięku. Z doświadczenia... Co tam tak piku? No bo blokujesz mnie tutaj, nie nic mogę nie przejść. Nic nie blokuje, uspokój się. Klucho jedna, normalnie. Jesteś klucha. No. Mój grzybek. O, dobra, jestem zastanawiając, co to były. Dobra, idziemy, spokojnie. Mamy świnkę tapira. Czekajcie, wolniej, troszkę wolniej, uważajcie, bo tutaj... Tu więcej takich chyba rzeczy jest, co? Te drzewka dziwnie wyglądają, tak by ktoś się zasadził specjalnie, wiesz? No. Także ewidentnie... Tu jest działalność człowieczka. Jakaś plantacja, tak, tak. No. W ogóle czekajcie, że zanim się zgubimy, wyszliśmy tu, poszliśmy w lewo. Prawda, że nie mamy siebie zaznaczonych. Czyli zakładam, że jesteśmy gdzieś tu, czyli teraz chyba w prawo będziemy za chwilę szli. Mniej więcej tak. Prawo czy w lewo? Prawo. Nie powinniśmy... Aha, idziemy do góry. Tak, myślę, że do góry, no. Ale jak my przychodzi... I spróbujemy znaleźć hak wspinaczkowy. Okej. Okay. To jest nasz priorytet w tym momencie. Także mogliśmy od razu w prawo iść, no ale nie wiem, czemu poszliście w lewo. Bo sam powiedziałeś w lewo. No bo żeście już poszli w lewo, to ja mówię, no dobrze, no to chodźmy w lewo. Ja go zadziduję, a ty zatrzesz ślady, dobra? Dobrze, bo on po prostu normalnie wszystko na nas zwala. No tak. A żebyś się zgubił, tak. Ten. Na północ teraz, czekajcie chwilę. O, nowy dialog. Znalazłem drogę. No w ogóle jakieś ślady są. Dajemy dialog, znalazłem drogę? Są ślady, faktycznie. Znalazłem drogę, dawajcie, znalazłem drogę. Dobra, nie mam już tego. A, tu jest znalazłem na dole, drogę. Na dole. Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. Oh, great. Looking forward to some good news. No, rzeczywiście. Kawał dobrej autostrady. No, pewnie, no, że totalnie. Tak. No, totalnie. No nie, no z drugiej strony faktycznie droga, no bo zobacz, tu jest normalnie ten, ścieżka jakaś. Ktoś jechał po prostu. Znaczy nie droga, tylko ścieżka, no to tak źle trochę to ten. Dobra. Ej, wąż, okay. Wąż tam jest. Gdzie? Na drugim stronie tam. Brzegu. Spokojnie, okay. Zajmiecie się nim. O, zadziduj. Nie trafiłem. Macie dzidy. Nie trafiłem, za blisko stoję. Muszę trochę tak, o. Ej, no bez jej, zezwaty jestem. Czym ty rzucasz? Ja moje... rzucę kamieniem. Tą czterozębną? Nie, kamienną. Ale nie jestem w stanie trafić, nie wiem dlaczego. Dobra, już. Już taka zakamieniowała. Nie wiem, ale za każdym razem, nieważne jak zrobiłem, czy u góry, czy dołem, czy ten, to za każdym razem jakoś krzywo mi rzucał. Koślawo. Dobra, chodź. Żywicę znalazłem. Daj mi to zabrać. Jeruna. Daj jej to zabrać. Czekaj, tylko muszę patrzeć. O, tutaj są kości jakieś. Północny... Znaczy, czekajcie, północny wschód. Okej, okay, no to mniej więcej chyba w dobrym kierunku będziemy szli. Czyli mniej więcej właśnie w tym kierunku, w którym idziesz, Ren, to w tym mniej więcej musimy iść. No dobra. Tam teoretycznie gdzieś powinna być właśnie chyba kopalnia złota. Mhm, żaba. Nielegalna. Co? Jest żaba. Dobra, spoko. Ale ciała...
Ale ja nie mam miejsca w ekwipunku, żeby tyle rzeczy zbierać. Przykro mi. Dobra. Grzybki sobie mogę pozbierać jakieś małe, ale... Żaba to za dużo dla ciebie, co? Tak. Dla mnie jeszcze więcej. Także idziemy i właściwie ta droga może być właśnie zrobiona właśnie przez tych ziomeczków. Handlarzy z złotem, tak. Mhm. No. Zdobywcy. Ja proszę jeszcze raz? Chodźcie górę. To w ogóle tak wygląda tutaj dziwnie. Nie, znowu to droga. Akurat. Tu jest droga. A, droga, faktycznie. No tak, mówię przecież. Ona mówi. Czy ja jestem... Nie. Jest, nie mówisz niewyraźnie. Nie. Czy mówię po chińsku, czy ty faktycznie masz gorączkę? Cink, ciąg, ciąg. Tak. No. Nie. Dobra, czekajcie. No tak mniej więcej dobry kierunek jest. Właściwie tak, chyba no chodź, bo są ślady wszystkie. No ja cię no, ale ja patrzę na GPS-a w postaci kompasu. A ja patrzę kompasu. Po śladach. I co? Ja jestem lepszy tropiciel. Także faktycznie pójdźmy po śladach. Ja po prostu pierwszy. Idę za wam. Teraz tędy bez sensu, no dobra. Czekajcie. Nie, bo tak... No dobra, niech będzie. Ale coś mi się tu nie podoba. Co ci się nie podoba? No bo nas ciągnie dookoła. No bo oni tak jechali. No ale to można pójść na przykład na skróty, chyba szybciej. Ale oni to w ogóle tak jechali. Jak ja ci pojada, normalnie... Ja ci nie pojechałem teraz. Ja mam ci pojechać? No. Nie próbuj. Zamiast nawet. Skupić się na przetrwaniu w dżungli, to sobie tutaj no, już nie macie no, sanity dobrego. Chodźcie, chodźcie, ruszcie dupcie. Uspokój się tam. Ruszamy pupy. Okej. Okay. No nie, chyba dotrzemy do tego. Do tego. To ruszam znaczy, pupę. Mówił, że nie biegają, oni biegają. Ja nie biegam. Bo nie on same. Mówił ruszyć pupę, to teraz zacząłem biec. No to trochę niebezpieczne, bo jak życie. Łatwo byś mógł złapać różne rzeczy. Zdadzą się. Było to, ej, patrzcie, co tu chodzi. Droga leci dalej. Tutaj szła, tutaj... Chyba tędy dalej. Pancernik na dół. Tak, tak, pancernik no ja za pancernikiem idę, bo wydaje mi się, że on ma lepiej na drogę niż... niż wy. Niż wy. Ogólnie pancernik jak uciekać zaczyna, to on po chwili stanie, poczekaj. Ja nie mam czasu. Teraz o, tu jest, jest droga, jest droga. No nie musisz go dzidować. Jeruna. Ja nie mam czasu. Yeah. Ja poczekam na Renę, bo Paweł sobie yes. Może... No idę za śladami do przodu. Znaczy, co tu się stało? O, tu jest mysza, tu jest świnia. Chodź! Czekaj, muszę ja coś wywalić, bo już jestem przeładowany. Kwestia jest taka, że za chwilę skończy nam się po prostu czas życiodajne składniki skończą się i tyle. No nie, no ja jestem dalej przeładowany. Za chwilę będziemy musieli szybko coś budować, żeby pójść spać, bo będzie noc, będziemy musieli szybko coś ogarnąć, bez sensu. Dobra, zjadłem banany, zjadłem banana. Ja najszybciej chcę dotrzeć do tego miejsca, banana. Do którego prowadzi ścieżka. Super, ale jak się zaraz zgubię, to będzie twoja wina. Znowu mam coś pokazanego, co to jest? Znowu mam gorączkę? No jak biegłeś, to mogłeś coś ten... Nie, dopiero po tym pancerniku. Moja helka mi kazała go dotykać. Nic nie kazała. No, taka sytuacja. Mówiłem, nie dotykać, nie macać, nic, tylko ten, idziemy. Tylko nie biegamy, bo wiadomo, jak to się kończy. O, autko nie, tu nie jest. Nie, co. Auto! Możemy porozmawiać. I benzyna tu jest, mogę, dobra. Znalazłem jeepa. Chodźcie, chodźcie, porozmawiajmy, znalazłem jeepa. Okay. Ja sobie zejdę. Ej, dawaj, przewrócimy go na koło. Batoniki! Paliwo. No dawaj tego baton. Bidon. Typowa kobieta, już bym ktoś nas musi podsłuchiwał. Uważaj na pająka, Ren. Dobra. Dobra, Jak to? Służy to? Masz niebieską grzybkę już, Ela? Coś jeszcze, no mam. Czekaj, dam ci. Niebieski. On jest na energię. Dobra. No ale on to jest pasożyt, tu wleczy. Okej. Okay. Okej, okay, słuchajcie, okay. Ja myślę, że zobaczmy jeszcze na notatnik, co tam mamy teraz następne. Co tu się stało, bla bla bla. Okej, okay. No to tutaj nic więcej nie ma. Ale tutaj hak spinaczkowy chyba musiał być, nie?
Tu? Nie. Jak no. Tu? Okej, okay, czyli coś dalej szukamy, dobra. W tym, jak to się nazywa, w opuszczonej, nielegalnej kopalni złota, okay, nie dobra. Przy wywalonym jeepie. Dobra. Także myślę, że pójdziemy tą ścieżką tutaj dalej. Dobra. Tam, gdzie prowadzi właśnie... O, tam coś w ogóle chyba zbudowane już jest. Mhm, dobra, chodź. Ren, chodź. Ren, chodź, dawaj, dawaj. Dobra, bo coś pomieszałem. Lecimy. Lecimy dalej. Ja wyrzuciłam ten bidon. To jest ścieżka. No, a ja potem wyrzuciłem swój pełny, nie? No właśnie widziałem, że tam jakiś bidon leży, ten bukłak z kokosowy. Wolałam bidon normalny niż ten z kokosa. Okej, okay, tu jakaś szmata, ale wisi. Spoczkę, spoczkę. To spadochroniarz? Nie, tutaj okej, okay, dobra. To jest po prostu szmata taka... Taka, żeby przed słońcem. Tak. Czy coś tu w ogóle, czy możemy to otwierać? Nie, nie możemy, to nie jest The Forest. A, mógłby być. Tego nie ruszam. Okej, okay, tu jakieś te drewienka. Dobra, chodźmy dalej ścieżką. Czekać, idziemy... Teraz idziemy w dół. Południowy wschód. Więc może za chwilę, ale tu się zakręca, więc okej, okay, dobra. Okej. Okay. Sobie... Może jakimś cudem dotrzemy do tej kopalni. Dwie ścieżki. I ogarniemy, że tak powiem, ten... Czy ta kopalnia jest zaznaczona na mapie? Nie, po prostu jako, że to nie jest nowa gra, to wszyscy wiedzą, gdzie jest kopalnia. Okej. Okay. Teraz jest coś zaznaczone na mapie tam u gór. Pokaż, czekaj. Jakaś opona? Jest, tak, jest. Ale to jest Jeep. Opona, to jest Jeep. To jest Jeep. A, czyli my tu jesteśmy? W okolicach 40, tak, 40-15. Tak, dosyć spory ten. Okej. Okay. Okej, okay. Co tu jest na dole? 40W15S mniej więcej, nie na tam dole było. Chyba nic nie ma. Właśnie zaraz zerknę, czy tam nie ma... Nie, to nie. To musimy jeszcze iść dalej, w dół chyba. Ja ścieżką idę. Tak, tak, ścieżką, no. Wolę się nie zgubić. Tak, nie schodźmy ze ścieżki. Myślę, że ścieżka nas doprowadzi bezpośrednio właśnie do tego, nie? Mhm. Do kopalni, podejrzewam. Kość. Tam powinien być hak, więc będziemy mogli później... I tak będziemy musieli wrócić z powrotem. No, to weź. Nie mogę. Ej, ale fajnie, czekaj, Reniak, chodź, czekaj. Jeszoka, weź tu podejdź. Co? Weź kość jeszcze raz. Nie mogę, nie mam. Wiem, ale no, tak byś chciała podnieść. Nie mam. Nie masz już? Okej. Okay. Bo ja wziąłem dwie. Super. Ty podniosłaś, upuściłaś i były dwie. Więc tu jest taki myk, że może faktycznie na nieskończoność kości jest taka opcja. Można? Ej, już mam sześć tych kości, więc... Jakaś pułapka chyba jest. Tak, tu jest na pułapka na ludzi. Kła? Ale ona jest nieuzbrojona. Uzbrajamy? Nie. Nie ma takiej opcji, idziemy dalej. Tu jest jakaś grota. Tak, ja raczej mam kilo, więc jeżeli tam będzie coś, to będziemy mogli sobie otworzyć. Tutaj jest ściągnąć, kinia? Wyciągnąć tutaj. O, jest. Okay. Żyła jest jakaś. Oła? Ej, mnie zaatakował. Jaszczurka tam była. Co jest? Skorpion. Serio? Czemu mnie, widzisz, a nie was? Skorpion obok ciebie stoi? Nie, nie widziałem tak. Lepiej sobie od niego odejść. Chamie. Jest. No u mnie go tu nie ma. No dobra, ja tam jest. Ruszać. Czy ktoś może ode mnie wziąć rudę żelaza? Czy ktoś może żelaza? Pomóc mi z tym skorpionem? A po co? Zostaw go. No mnie ugryz. Bo ja mam teraz gorączkę. Dobra, rudy żelaza nie mogę zabrać. Mam już pełno. Ren, masz może miejsce w ekwipunku, żeby rudy żelaza zabrać? Teraz zobacz. Ewentualnie zrobić tak. Ewentualnie jak nie umrę. Gdzie ona leży? Nie widzę. Tu na ziemi. Tu jest. Wziąłem jedną. Wygląda jak wątróbka. O, dobra, wziąłem. Dalej. Chyba znaleźliśmy... Patrzcie. O, tak, to będzie to? Znaleźliśmy, tak. Wejście do jaskini, jakieś tu ten, a to co to? Generator. Okej, okay, ja wziąłem w razie czego kanister. Można zrobić użyj? Tak, można. Dobra, robię użyj. Odpalam. Dobra, wejdźmy do windy. Chodź. Ej, czekajcie. Jesteście? Dobra. Tak. Znalazłem windę, rozmawiamy? No dobra. I mogę się przesłać w tej windzie? Nie.
Dobra. Wychodzimy. Okej. Okay. Idziemy tutaj niżej. Dobra, może jakieś grzybki mi pomogą. Chodźmy ścieżką oczywiście. A, tu już wszystkie grzybki muszą być zepsute. Dobra, patrzcie po ziemi oczywiście, że tam nie ma skorpionów, pająków, węży. Dobra, zbiłem sobie. Jakiś jest, to nie wchodzimy, nie przytulamy dobra, go nóżką stopą. Dobra, ale to jak się go nie widzi, to się nie jest w stanie powiedzieć, no. Czy się weszło, czy nie. Okej, okay, tu jest ewidentnie tak, to będzie, słuchajcie, to jest to, znaleźliśmy. Tak jest, nielegalna kopalnia złota, słuchajcie, elegancko. Mamy to. Schodzimy w takim razie w dół. Gdzieś tu powinien być hak wspinaczkowy, który umożliwi nam pójść w razie czego dalej. Ale tak, w razie czego i tak będziemy wracali do naszej siedziby, mm-hmm. naszego domku na drzewie. Dobra. W pierwszej kolejności. Nowy dialog. Oczywiście rozmawiamy, to nie? Nielegalna tak, dobra. Zatem banana, którą miał pasożyta, no. Nie fajnie. Papugi. Dobra, to ogólnie za bardzo przejścia nie ma, więc chyba musimy iść tędy. Tu jest jakaś żabencja. Mhm. Okej, okay, tutaj nie. Aż mi się tekstury nie ładują. Do co ty mówisz? To chyba na ciebie bo, działa. O, tu jest. Chyba tam za daleko jest po prostu. Wspinaczkowy. Okej. Okay. Znalazłem. Podejrzewam, że ja też muszę go podnieść. Zakładam, że również tak. A chyba, że go ty podniosłeś i mi się odpowiadał nowy wpis. No i dokładnie notatka. Notatka jest obok, tak. A, nie mam haku. Nie mam żadnego haka. Aha, okej, okay. A pod C jak wejdziesz, gdzieś tutaj mamy w ekwipunku hak widoczny. Nie wiem, czy on gdzieś będzie widoczny, czy nie. Nie, podejrzewam, że jest po prostu ogólnie chyba. Jest, na ostatnim jest, na dole powinien wisieć. Jest, okej, okay. U mnie też jest. Też macie? Okej, okay. Dobra, czyli po prostu wystarczy, żeby jedna osoba podniosła. Jest. Tak jest, tak jest, tak jest. O, mieszek złota wezmę. Pusta kuszka. Ej, dawaj złoto. Mieszek złota tu po prawej stronie, bo nie wiem, czy ktoś widział, ale dawaj wziąłem. Złota. Nie, wziąłem pustą puszkę, przyda się. Mieszek złota się przyda, jak wyjdzie. Zapisz grę na kalendarzu, okej. Okay. Okay. O nie, zemdleję zaraz. Co ty mówisz? Zaraz się podniesiemy. O. Ren. No i zemdlam. Dobra, jest przypał chyba jakiś. Uszczypnął cię. Ja bym się gdzieś tu przespał nawet na chwilę chociaż. Żeby tą gorączkę zbić. Nie można. Nie no, można. Nie, to łóżko z liści rób szybciutko, albo na ziemi się po prostu prześpij faktycznie. Materac, tu masz materac, chodź tu, materac decha. To jest materac. Gdzie? O, faktycznie. To materace. I to w większej ilości. Próbowałby mi zbić wszystko, także idę tutaj. Brak miejsca w ekwipunku na przekąskę? No co, jak to? Nie, niemożliwe. Wypij. Strasznie dużo papug tutaj. A, o, czekajcie, gdzieś chipsy. Tutaj. Ej. Co? Jakie cheaty? Co ty gadasz? Chipsy. Coś, co ci się podoba. No, zabrałaś mi je, dobra. Okej, okay, dziękuję. Dobra, nadal nie wiem, co znaczy ta plama dziwna. Cztery plamy, pasoż. Cztery plamy masz, chłopie? No jakieś cztery plamy, dobra. Nie wiem jak to zbiłem przedtem. Słuchajcie, to proponuję za chwilę wruszymy z powrotem w drogę do domu. Tak. Ale najpierw ogarnijmy się. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ogólnie kwestia wygląda tak, że zaczyna się ściemniać. Tak. Także jeszcze pogadamy za chwilę przez radio właśnie z Miją. A później już poza odcinkiem wrócimy po prostu z powrotem do naszej lokalizacji, gdzie mamy domek na drzewie. I stamtąd będziemy mogli pójść w razie czego gdzieś tam dalej użyć właśnie tych haków. Dobra, to co? To pierwsza rozmowa o kopalni złota, tak? I który dialog? Ostatni chyba. Znalazłem sakiewkę ze złotem? A tego to nie mamy. Tylko ty jesteś. Dobra, wygląda jakby ktoś próbował przetaczyć... Co? Dobra. To ja mam odnośnie tej wioski, którą znalazłem. A tam na samym dole jeszcze było coś nielegalne kopalnie. A to już to dałam. A to dobrze, bo ja... Okej, dobra, to może... Może poza odcinkiem pogadamy o wszystkim po prostu. Tak! To jest możliwe. Co, wracamy? Dobra, ja idę tak. Pierwszy, bo ja... Z Maxem kończymy chyba, co? Tak, myślę, że... Tak mi się wydaje. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa, w takim razie. My pogadamy z Miją do końca o wszystkim. Przegadamy wszystko, wrócimy do domu i... A tak. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa, następnego! Naraz!